Lecznictwo uzdrowiskowe to zorganizowana forma udzielania świadczeń zdrowotnych wykorzystująca naturalne surowce lecznicze do leczenia chorób przewlekłych. Miejscowości, którym nadano status uzdrowisk, to zwykle malownicze i urokliwe miejsca, takie jak Szczawno-Zdrój. Szczawno-Jedlina daje możliwość wypoczynku i leczenia około 11 tysiącom kuracjuszy w ciągu roku, więc to daje oczywiście dużą liczbę i tym dajemy sobie radę, jak gdyby budując swój koszyk finansowy. Nie jest tajemnicą, że 4 lata temu, kiedy Urząd Marszałkowski decyzją zresztą konsensusu politycznego przejmował te uzdrowiska, czyli Szczawno, Jedlinę i Lądek Długopole, wynikało to ze względu na to, że no, sytuacja finansowa już tych uzdrowisk była tak zła, że Skarb Państwa szukał możliwości, no, mówiąc brutalnie, pozbycia się balastu. Marszałkowie czy marszałek województwa dolnośląskiego to wyzwanie przyjął. No i dzisiaj powiedzmy ma z tym pewien problem, tak, bo czeka nas poważna reforma służby zdrowia, poważne wyzwania dotyczące lecznictwa zamkniętego szpitali i boję się, że w tej kolejce po pieniądze publiczne uzdrowiska nie będą dopieszczane. A potrzeby inwestycyjne, chociażby uzdrowiska Szczawno-Jedlina, gdzieś oscylują w granicach 100 milionów złotych. I to są pieniądze, które trudno jest przekonać właściciela publicznego, który no, ma inne też zadania, tak, że będzie w sposób taki otwarty i łatwy takie kwoty przekazywać na uzdrowiska. My nie ulega wątpliwości, nie ratujemy życia. My jesteśmy raczej w obszarze profilaktyki, podnoszenia jakości zdrowotnej pacjentów, kuracjuszy, natomiast nie ulega wątpliwości, że jeżeli ktoś ma wybierać, a ten decydent publiczny między leczeniem szpitalnym, a leczeniem uzdrowiskowym, to raczej wybierze leczenie szpitalne, bo tam są społecznie inne potrzeby. Postanowiliśmy zapytać mieszkańców o zasadność funkcjonowania uzdrowisk. Czy uzdrowiska są potrzebne? Oczywiście, że są potrzebne. A korzystacie Państwo z usług? W ubiegłym roku wróciliśmy. A gdzie, jeśli można wiedzieć? W cieplicy. No są potrzebne, ale ciężko się dostać. A próbował Pan kiedyś? Korzystał kiedyś? Byłem 2 razy, proszę Pana. Byłem w Kudowie Zdroju, byłem w Polanicy. Ale to były dawne czasy. Tylko żeby były tańsze. Żeby były tańsze, tak. Na pewno. A korzystała kiedyś Pani z takiego miejsca? A gdzie, jeśli można wiedzieć? W Szczawnie, w Inowrocławiu, w Kołobrzegu. No chyba tak, a ale nie jeżdżę. Coś, co powinien być jakieś pójdźmy przydziały na kogoś takie czy inny. Z tych starań na te uzdrowiska, to jest aż źle podejść do tego. W jakiej kondycji są polskie uzdrowiska? Zależy, jak popatrzymy na mapę Polski. Na pewno te, które są nad morzem albo w przepięknej, atrakcyjnym otoczeniu geograficznym mają się bardzo dobrze. Są takie uzdrowiska, które są po prostu sprywatyzowane, mają od wielu lat prywatnych inwestorów. Do nich należy na pewno Nałęczów, na pewno Szczawnica, zespół uzdrowisk łódzkich, które kilka lat temu został kupiony przez Fundusz Inwestycyjny KGHM-u. Więc to są takie miejsca, w które miały możliwość skorzystania z dużych już pieniędzy swoich inwestorów i one są na pewno w lepszej kondycji. Jest ich kilkanaście. Co ciekawe, warto to podkreślić, że właśnie te, które miały szansę sprywatyzowania i miały szansę dokapitalizowania, one na tym rynku mają swoją lepszą pozycję ze względu na to, że mogły rozbudować swoją bazę komercyjną. To jest dzisiaj istotne, dlatego że trudno wyobrazić sobie, żeby uzdrowisko tylko i wyłącznie korzystało z usług publicznych, czyli Narodowego Funduszu Zdrowia i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mimo tego, że to jest zawsze bardzo dobry partner, bo te nakłady są wielomilionowe w sensie kontraktów, ale te kontrakty często są niedoszacowane. No, od wielu lat już nie są waloryzowane. No, na przykład osobodzień kosztuje gdzieś w granicach 85-90 zł, gdzie uzdrowisko musi i wykonać usługę hotelową i gastronomiczną i dać usługę medyczną, czyli leczenie i opiekę medyczną, lekarską i średniego personelu medycznego. Więc to na pewno nie są wysokie stawki. Te kwoty przekazywane przez ZUS są ważne, ale są minimalne. To jest rząd kilkuset milionów złotych. Żeby Państwu pokazać, o jakich my kwotach mówimy, no suplementy diety, które Polacy spożywają, to jest 16 miliardów złotych. A na leczenie uzdrowiskowe w Polsce służby publiczne wydają może 800 milionów złotych.
Pomimo trudności, zarząd spółki Uzdrowisko Szczawno-Jedlina prowadzi działania ukierunkowane na kontynuację i rozwój działalności uzdrowiskowej oraz utrzymanie obecnych kierunków leczniczych z uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych, prawnych, finansowych i innych okoliczności funkcjonowania spółki. To jest pewien problem filozofii patrzenia na leczenie w Polsce. Ja zawsze powtarzam, że my od wielu dekad mamy Ministerstwo Choroby, a nie Ministerstwo Zdrowia i trochę w tym obszarze ta uzdrowiskowość kuleje. I no, dlatego szukamy takich partnerów, którzy byliby zainteresowani rozwiązaniami systemowymi, to znaczy takich, którzy w branży są w stanie zainteresować się uzdrowiskowością jako elementem profilaktyki medycznej.